konsternacja na twarzach przynajmniej wnioskodawców dzisiaj na początku samej sesji, bo projekt uchwały dotyczący obligacji ostatecznie nie pojawił się w programie sesji. No, przez ostatni tydzień w Sanoku przetoczyła się ogromna dyskusja dotycząca przyszłości finansowej. Wszystko wskazywało na to, że ta dyskusja dzisiaj o obligacjach się odbędzie. Jak pan głosował i dlaczego? Znaczy, oddałem swój głos dwa razy pozytywnie, raz negatywnie, zważywszy na to, że uchwały były trzy. Jedna dotyczyła zmian budżetowych, druga wieloletniej planu finansowego, a trzecia właśnie obligacji. Obligacje my jako Rada Miasta już żeśmy uchwalili na ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 26 września, czyli dosłownie miesiąc temu. I teraz chodziło tylko o to, żeby po prostu dostosować tą wieloletnią prognozę finansową do stanu, czyli do tego, które żeśmy uchwalili, do kwoty 14 milionów złotych. Dlatego ta kwota 11 milionów następnych obligacji, no kompletnie tutaj jest jakby nie do przyjęcia, zważywszy na to, że tutaj mamy jakby zgodę w Radzie Miasta na temat jakby negatywnej opinii dla dalszego zadłużania miasta. Chciałem też zapytać o wstrzymane 21 października wpływy, wypłaty dla pracowników administracji, dla pracowników szkół. No właśnie, czy cokolwiek z pana perspektywy zmieniło się przez ten tydzień? Czy te środki w końcu zostały uwolnione? Jaki jest stan wiedzy radnych na ten moment? Znaczy, z tego, co pojawia się w przestrzeni publicznej, bo to były takie nieoficjalne informacje, nikt nam oficjalnych pism w tej sprawie nie przekazywał. Pojawiło się tylko pismo burmistrza podpisane przez burmistrza i skarbnika dotyczące wstrzymania tutaj działań inwestycyjnych w mieście i nie przekazywania środków na te cele. Natomiast pojawiła się też właśnie informacja o wstrzymaniu wypłat dla pracowników, co jak okazało się w dniu wczorajszym, czyli w poniedziałek. Te wypłaty jednak się pojawiły, przelewy poszły, a stało się to z tego co mi przekazywano po interwencji Państwowej Inspekcji Pracy, która pojawiła się w Urzędzie Miasta, czyli te pieniądze fizycznie na koncie były, tylko zostały po prostu wstrzymane. Nie jestem w stanie się domyślić, z jakiego powodu taki ruch został uczyniony. Czy jak pan ocenia to wszystko, już ostatnie pytanie, jak pan ocenia to wszystko, co działo się w zeszłym tygodniu? O Sanoku rozpisywały się ogólnopolskie media bardzo szeroko. Jaki jest rachunek tego poprzedniego tygodnia? Znaczy, zdecydowanie jest to rachunek jakby negatywny dla opinii miasta w skali kraju, prawda? Bo tutaj zawsze no, jednak mówi się o Sanoku w jakichś superlatywach, w formie turystycznej, prawda? Sanok jest miastem przyjaznym dla turystów, dla odwiedzających nasze miasto, no, a tutaj jednak te głosy, które wypływają jakby z magistratu, no, nie służą temu i na pewno przyczyniły się do stworzenia takiego negatywnego wizerunku miasta w przestrzeni tutaj kraju.